Cześć, witam serdecznie. Nóż, który chcę dzisiaj zrecenzować dla Was, kupiłem sobie jakieś 2-3 miesiące temu pod koniec wakacji. I zaczynając całą historię od tego, jak on przyszedł do mnie, do tego, jaką mam opinię na jego temat w tej chwili, to Wam to się postaram przedstawić. W każdym razie, po tym jak go kupiłem, paczka chwila na mnie czekała. Zresztą też nie było unboxingu tego noża, tylko była taka prezentacja, powiedzmy, coś w takim stylu, bo akurat jakoś nie miałem nawet czasu, żeby nagrać jego unboxing. W każdym razie, po tym jak go odpakowałem, to zrobił na mnie mega pozytywne wrażenie. Przede wszystkim chodziło mi o jego kwestie, tutaj aspekty wizualne, przede wszystkim, bo bardzo mi się podobał i wciąż mi się mega podoba. I oto jak został wykończony. Nie ma tutaj naprawdę do... Znaczy jest jeden element, do którego mogę się przyczepić, ale tak to mi się naprawdę to tutaj bardzo podoba. Chodzi o jakieś tutaj wykończenie krawędzi i wszystkiego. No szlif nie jest idealny, ale jak chodzi o sposowanie innych elementów, głownia, klips, tutaj pivot, to mi się naprawdę wszystko podoba. Jest na naprawdę fajnym poziomie, jak w nożu właśnie z tej półki cenowej. I kolejną rzeczą, która mi się wtedy mega cały czas mi się podoba, tym nożem bardzo przyjemnie się klika. Nie ma tutaj żadnych łożysk, są zwykłe podkładki, stworzyła sztucznego i ten nożyk naprawdę klika nim się bardzo przyjemnie. Zresztą w tej chwili już nieco też jest tutaj suchy, nawet może nie wiem czy słychać, ale już trochę tak szumi. Ale po nasparowaniu on będzie naprawdę jeszcze lepiej się klikał, a już w tej chwili jest to naprawdę o przyzwoitym poziomie. Ale teraz musimy sobie przejść do pierwszej wady, jaką zauważyłem już w pierwszym momencie, kiedy w ogóle wziąłem ten nóż do ręki. Zaczyna coś tu padać, a raczej pada z drzewa, więc pospieszę się. W każdym razie, no ergonomia w tym nożu, szczerze mówiąc, ciężko jest jej szukać. No, on w dłoni nie leży kompletnie, szczerze mówiąc w każdym chwycie nie da się jakoś tego złapać tak, żeby się go z jakąś pewnością trzymało. Nie ma tutaj żadnego grippingu pod palec, nie ma tutaj niczego, żadnego elementu, na który moglibyśmy w ogóle jakąś tą dłoń mocniej tutaj zaprzeć. Więc jak chodzi o jakieś kupowanie tego noża do jakichś no nawet nieszczególnie ciężkich, ale takich jak chociażby ostrzenie ołówka, przygotowanie sobie jakiegoś nieco większego posiłku, gdzie jest do pokrojenia coś twardszego, no to on się do tego nie nadaje. Ale jeżeli ktoś szuka jakiegoś noża, który będzie kolejnym fajnym elementem jego kolekcji, no to wtedy to jest coś, nad czym bym się zastanawiał. Ale może teraz przejdziemy sobie do tych wszystkich danych technicznych, bo zaczynam powoli przechodzić tak jakby do podsumowania. Ja jeszcze chcę, żebyście go zobaczyli z bliska i poznali wszystkie szczegóły dotyczące tego noża. Długość całkowita tego noża to 197 mm. Nóż otwieramy za pomocą flipera, zaś do blokowania ostrza używamy blokady typu frame lock. Waga tego noża wynosi 130 gramów, co bierze się m.in. z tego, że cała rękojeść została wykonana ze stali. Oczywiście na rękojeści znajduje się powłoka stonosz, co w połączeniu z głownią, która jest satynowana, wygląda naprawdę fajnie. Do tego błyszczące toreksy oraz pivot dodają takiego smaczku do całości. Jeżeli chodzi o ostrze, posiada ono długość 83 mm, przy czym wykonane zostało ze stali 813 MOV, stal znana raczej wszystkim. I szczerze mówiąc nie ma się co tutaj rozgadywać na jej temat, tak jak zawsze. Przyzwoicie trzyma ostrość i łatwo się ostrzy. Jeżeli chodzi jeszcze o inne parametry głowni, to niestety jest ona zbyt gruba, przez co niezbyt wygodnie nią się pracuje na co dzień. To znaczy cięcie pomidora, cięcie jabłka to nie jest coś, w czym ona czuje się za dobrze. Do tego też jest dość szeroka. Ale jak chodzi o plusy już, to mamy genialną fałszywkę, która jest idealnie, oczywiście no dobrze, bez przesady, prawie idealnie wykonana. Nie ma tutaj żadnych niedociągnięć, jakichś bubli. Zarówno od lewej, jak i od prawej wygląda tak samo. Na tym samym poziomie się zaczyna, na tym samym się kończy. I naprawdę mogłaby ona konkurować z fałszywkami z dużo wyższej półki, jak chodzi o noże. Na głowni także znajduje się logo Sierkei T i zresztą tak samo na klipsie.
Klips sam w sobie nie jest najgorszy, wygląda całkiem estetycznie, taki minimalistyczny i po tym dogięciu całkiem porządnie trzyma nóż w kieszeni, jedyne co to czasami może się zaklinować, jak już wcześniej mówiłem. Niestety cały ten efekt tego, że nóż jest naprawdę ładnie wykończony, psuje Backspacer, który po prostu wygląda tak, jakby został wycięty. Ktoś tych brzegów w ogóle nie oszlifował, nie zwrócił na to i z takimi tymi wszystkimi zadrami przykręcił po prostu do noża. Niestety psuje to cały kształt i nie wygląda zbyt estetycznie. Krawędź noca w tym nożu wygląda całkiem przyzwoicie. Oczywiście widywałem lepsze w tej cenie, ale najgorzej też nie jest. Jeżeli ktoś ma czas, to bez problemu sobie to poprawi na jakieś ostrzałce, na jakimś po prostu systemie ostrzący. I teraz w końcu przyszedł czas na podsumowanie, czyli w sumie element, który w filmach lubię najbardziej, bo w końcu mogę coś powiedzieć o swoich jakichś takich odczuciach związanych z użytkowaniem jakiegoś noża lub innej rzeczy, którą akurat recenzuję. A zatem zacznijmy sobie od tego, czy ja w ogóle w tej chwili jestem zadowolony z zakupu tego noża. Jak najbardziej jestem zadowolony i pomijając te wszystkie wady, jakie ma ten nóż, i tak bym go kupił ponownie z względów, o których za chwilę powiem. A zatem od początku. Jeżeli chodzi o to, o takie praktyczne podejście, czyli do tego, jak ten nóż, jak tym nożem się pracuje, jakieś takie zwykłe prace wykonuje, tutaj chociażby to ostrzenie ołówka, no to tutaj on nie za dobrze się prezentuje, jest wiele wygodniejszych noży, przede wszystkim ta rękojeść nie jest zbyt ergonomiczna, nie ma tutaj co szukać jakiegoś chwytu, który jakoś będzie fajnie leżał, no bo go po prostu nie znajdziemy. Do tego dość gruba głownia też jakoś szczególnie nie spisuje się przy jakichś chociażby pracach w kuchni. Do tego też sam nożyk nie jest duży, ale to jest już odrębna kwestia. A zatem, jeżeli ktoś szuka noża, który będzie jakimś następcą chociażby Sanremo 710, którego sobie kupił jako pierwszy nóż, albo po prostu czegoś, co będzie nosił na co dzień, będzie chciał używać do wszystkich prac, do jakich używał dotychczas swojego noża, no to do tej ceny znajdzie dużo lepszy nóż pod tym względem. Ale jeżeli ktoś szuka jakiegoś fajnego ostrza, który będzie kolejnym elementem jego kolekcji, to to jest coś ciekawego. Oczywiście on ma swoje wady, ale tak jak ja mówiłem, ja bym go dzisiaj po raz kolejny kupił ze względu na to, że ten nóż bardzo mi się podoba. Ma swój taki klimat na zdjęciach, też właśnie oddaje się klimat tego noża. On wygląda fajnie, zresztą jeżeli chcecie zobaczyć więcej zdjęć tego noża, to zapraszam na Instagrama. Ale ma też swoje wady, chociażby kolejną jest klips. Jeżeli ubierzemy jakieś spodnie, w których kieszenie mają taki grubszy rant, często w jeansach tak jest, no to ten nóż może nam się po prostu zaklinować i możemy mieć poważny problem, żeby go wyciągnąć z kieszeni. I tutaj mówię na serio, bo kilka razy tak było, to przez te śrubki, które tutaj dość mocno wystają, to się jakoś tam zahacza. I raz musiałem nawet użyć kombinetek, żeby po prostu lekko odgiąć ten klips i wyciągnąć go z kieszeni. Oczywiście już mówię o takiej ekstremalnej sytuacji, ale on na pewno nie będzie też jakimś idealnym nożem, jak chodzi o wkładanie do kieszeni, bo jak początkowo ten klips był o wiele za luźny i de facto ten nóż wylatywał z każdych spodni, no to potem po lekkim dogięciu dzieje się tak, że no mniej więcej w takich zwykłych spodniach, gdzie ta kieszeń nie ma jakiegoś dużego tego rantu, no on jakoś się trzyma, chociaż też cały czas dość lata. No tak, jak ubierzemy sobie jakieś spodnie z tym, z grubszą kieszenią, no to wtedy może być naprawdę tak jak mówiłem przed chwilą, że możemy nie wyjąć tego noża gdzieś, jak będziemy go potrzebowali. Jeżeli chodzi o jeszcze takie inne kwestie z nim związane, to trzeba przyznać, że nie jest on na pewno jakiś najlżejszy, ale ciężki też nie jest, więc no bo to nie jest duży nóż, ale mamy oczywiście tutaj stalową rękojeść i to mniej więcej przez to jest, zawdzięczamy temu tą wagę. Jak chodzi o spasowanie tych wszystkich elementów, to z tego byłem bardzo zadowolony. Nóż skręcony jest za pomocą trzech śrubek typu Torx oraz tego pivota. Pivot faktycznie jest już z tego, co mi się wydaje, sklejony, ponieważ ja tym nożem dość dużo klikałem, nic się nie poluzowało. Zresztą próbowałem go lekko dokręcić, bo jest tu lekki luz. To i tak się nie dało, więc podejrzewam, że jest oryginalnie tu użyty jakiś klej do gwintów, co w sumie jest nawet całkiem spoko, jeżeli ten nożyk po prostu ma się fajnie klikać, no to
i komuś ten luz nie przeszkadza, to na takim poziomie, jak to jest fabrycznie dokręcone, ja się tutaj bym niczego nie czepiał. I teraz już całkowicie podsumowując to, jeżeli szukacie jakiegoś noża, który będzie bardzo fajny do codziennego użytkowania, to wydaje mi się, że jest, że ten nóż nie jest za dobry. Potem kupicie dużo fajniejszych noży w tej cenie, jak chodzi o takie praktyczne zastosowanie. Ale jeżeli ktoś szuka czegoś bardziej takiego innego i niekoniecznie jakoś bardzo zależy mu na funkcjonalności, chce coś też, co czasami będzie mógł sobie gdzieś tam wrzucić do jakiegoś takiego fajniejszego zestawu, bardziej czegoś klimatycznego, no to wydaje mi się, że to jest fajna propozycja, ale jak mówię, ma swoje wady i podczas użytkowania nie jest jakiś zbyt wygodny. A zatem ja dziękuję za uwagę i jak zwykle zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, zresztą Wy to chyba wszystko już wiecie, a my widzimy się już w następnym filmie. Cześć!